Łuszczyny rzepaku wyjadane przez wróblowate wyglądają prawie jak szkoda gradowa, a rzepak praktycznie w całym kraju jest już zebrany. Zbliża się kolejny termin siewów. Czas na drugi, ostatni odcinek na temat likwidacji szkód w uprawie rzepaku. Trochę rzadziej spotykane szkody. Nie są to szkody objęte polisą ubezpieczeniową, spowodowały to ptaki wróblowate, które szukały tam larw chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika, jednych z tych szkodników. To są szkodniki łuszczynowe, które tam powodują szkody, a te ptaki trochę białka, trochę tłuszczu próbują sobie zdobyć tutaj. Różnie to się kształtuje, ale z reguły jest to na obrzeżach pola spotykane, bo tak też nalatują szkodniki z zewnątrz na pole. Najpierw zaczynają atakować obrzeża, zasiedlać, składać jaja i niszczyć te łuszczyny. Często rolnicy uważają, że to jest szkoda gradowa, ponieważ łuszczyna jest otwarta i myślą, że to było uderzenie gradu. Ale tutaj jak widzimy, że to jest tylko na przykład te najwyższe części rośliny są uszkodzone, natomiast te niżej nie ma śladów ani obicia, ani żadnego uszkodzenia łuszczyn. Jesteśmy w miejscowości Irządze. To jest plantacja pana Huberta Kierznowskiego. Plantacja około kilkunastu hektarowa rzepaku, jedna z wielu jego plantacji. Rejon kraju to jest gmina Jemielno. Przy samej Odrze praktycznie jesteśmy. No, tam już widać wały, gdzie płynie rzeka Odra. Znajdujemy się w miejscu takim, gdzie był może nie tyle susza, ale silny niedobór wody w kwietniu i w marcu. I te rzepaki tak wyglądają. Jest to dosyć duża mozaika glebowa. Gdzie mocniejsza ziemia, tam jest widoczny od razu inny pokrój rośliny i tam są te szkody spowodowane przymrozkami są dużo mniejsze. Tutaj jest wyraźnie wpływ suszy, a nie przymrozków, można powiedzieć. Zapytaliśmy o wskazówki kiedy nie dzwonić. Szybko uzyskaliśmy jednoznaczną informację. Proponowałbym jednak zadzwonić, bo na tym polega nasza praca. Trudno oddzielić szkodę spowodowaną przez ten niedobór wody od szkody przymrozkowej. Dla porównania rośliny, które wyciąłem z miejsca, w którym ta susza tak silnie nie oddziałuje na rośliny, na lepszej klasie gleby. I tutaj widzimy, że jest dosłownie kilka łuszczyn, które są niezawiązane z tytułu przymrozków. Natomiast na tej mamy około praktycznie większość pędu głównego. Także na bocznych pędach mamy około 30% niezawiązanych łuszczyn. Tą suszę możemy rozróżniamy po samym pokroju rośliny. Rośliny są takie skarłowaciałe, nierozwinięte. Rolnicy często mylą skutki przymrozków wiosennych ze skutkami niedoboru wody. Jeżeli to się nałoży na siebie, są to praktycznie szkody nie do odróżnienia. Dlatego warto zadzwonić zawsze, żeby przyjechał specjalista i obejrzał to, taką uprawę. Pokrój rośliny jest mniej więcej dużo słabszy. Rośliny są niewysokie, nierozbudowane. Nie z mniejszą ilością zawiązanych łuszczyn. One po prostu rzepak zawiązuje tyle, na ile pozwalają mu warunki zewnętrzne. Występują, także tutaj wiemy, że to był początek kwitnienia. Bo mamy tutaj trzy nierozwinięte łuszczyny na dole pędu głównego. Natomiast wyżej mamy zawiązane już dosyć ładnie. Tutaj przymrozek by musiał być przez powiedzmy około tygodnia. Co najmniej, żeby spowodować takie szkody. Najbardziej podatne na przemrodzenie są otwarte kwiaty w rzepaku. Zarówno przekwitnięte, już zawiązane łuszczyny, jak i pąki są nieco odporniejsze i one nie przemarzają tak łatwo jak otwarte kwiaty. Gdy pole jest pokaźnych rozmiarów, nie dziw się, że rzeczoznawców na polu będzie więcej. Jak są likwidowane szkody, dowiedzieliśmy się praktycznie z poprzedniego odcinka. Dziś tylko małe przypomnienie. Concordia ma taką procedurę, że szkody szacuje się parami. Zespoły dwuosobowe wchodzą w pole, pobierają próby, liczą. Jest to duże ułatwienie, dużo szybciej i wygodniej. Dzięki temu możemy oszacować pola o większych areałach i trudniejszych, czy dzielić pola na części różnej wysokości szkody. Koledzy właśnie przynieśli próby pobrane z głębi pola. Będziemy mogli je teraz oszacować. Jeżeli jest trzech, no to dwóch liczy, jeden pisze. Jeżeli jest dwóch, no to trudno, tam jakoś kładziemy te nasze druki analiz na tym podkładce. No i po kolei każdy podchodzi, co, jak policzy, podchodzi, dopisuje swoją próbę. Czyli mamy pewne granice, w których możemy się poruszać, ale te współczynniki generalnie są stałe. To jest współczynnik taki, że roślina uszkodzona w danej fazie rozwojowej, im ta faza rozwojowa jest niższa, tym ma więcej czasu jak gdyby na regenerację i odbudowę tego plonu. Ale do tego muszą też zaistnieć odpowiednie warunki. Jeżeli mamy wpływ suszy tutaj, no to ten współczynnik musimy podnieść w górę, żeby
jak gdyby dostosować go do realnych warunków na polu, które zostajemy. A jeżeli jest wiosna deszczowa, pada deszcz, wszystko ładnie wygląda, pięknie, no wtedy mamy prawo go niewielkim stopniu obniżyć. Od jakich ryzyk i kiedy możemy ubezpieczyć rzepak? Jeżeli jesienią, no to złego przezimowania, jest to cały pakiet. Przezimowanie, przymrozki wiosenne i gradobicie. Przezimowanie to wchodzą różne tam wyprzenie, wymarznięcie, wymoknięcie, tego typu rzeczy, które generalnie, jeżeli rośliny są na wiosnę martwe, to uznajemy, że plantacja, jeżeli jest ich mniej jak 15 sztuk na metrze kwadratowym, to uznajemy, że plantacja nie przezimowała. Jeżeli jest więcej, to znaczy, że przezimowała. Na danej powierzchni oczywiście. No drugi pakiet to jest wiosenny i wtedy mamy przymrozki wiosenne i grad. Doświadczenie rzeczoznawcy ma duże znaczenie dla jakości prowadzonej oceny sytuacji upraw podczas likwidacji szkody. Kim jest rzeczoznawca Concordii z grupy Generali? Ten rok jest specyficzny. Zadziałały też środki, przede wszystkim pestycydy, które zostały zastosowane przed przymrozek 2-3 dni później i praktycznie pościnało pędy gumy. Ale mówię, to są takie elementy, gdzie my akurat jako rzeczoznawcy wyłapujemy takie rzeczy. Nawet na tej próbie widać te robaki chowacza, tu praktycznie na kilku roślinach, nie wybierając, to każdy jeden jest, tak powiem, porażony i na pewno też rośliny będą słabsze, będą miały mniej nasion, mniej wykształconych nasion, będą szybciej dochodziły. Teraz widać, nawet dostały pędu nowych liści, bo też i susza, i ten chowacz ograniczał prędzej dostęp wody, bo i nawet nie było jej, dlatego one na nowo po prostu odbijają, co później będzie problemem. Poza przymrozkami wiosennymi, ta reszta tych uszkodzeń, które omawialiśmy, nie podlega pod ubezpieczenie. Jest to kontrowersyjne, bo trzeba naprawdę tłumaczyć się i wytłumaczyć temu rolnikowi, żeby wiedział, jaka jest przyczyna tego wszystkiego, ale mówię, to przede wszystkim mentor, tak jak Jarek jest naprawdę doświadczonym rzeczoznawcą i ma bardzo dużą wiedzę, ale też szkoła i własne gospodarstwa. To nie jest tak, że taki rzeczoznawca to jest z pierwszej łapanki, idzie na pole, szacuje, nie wiadomo co i mówi nie wiadomo co. Nie, to nie jest tak. No przede wszystkim mówię, wiedza Jarka, gdzie są szkolenia jakieś, mówię, jedziemy, tłumaczy, to mówię, jest podstawa tego wszystkiego. Wybieramy ludzi po prostu raczej związanym z rolnictwem. Nawet jeżeli są starsi, to żeby byli kiedyś powiązani, nie wiem, na stanowiskach kierowniczych, na tych różnych gospodarstwach. Albo po prostu też ludzie, którzy mają własne i mają dodatkowo jeszcze czas pochodzić i mówię, doszkolić się. Na pewno to ułatwia później w szacowaniu i w ogóle z komunikacją z rolnikiem. Rok do roku przekonujemy się, że każdy rok nie jest sobie równy. Wracamy do rzeczoznawcy z poprzedniego odcinka, który na liczbach nam także zobrazuje, czy faktycznie ubezpieczenie rzepaku czy kukurydzy opłaca się. Jeszcze co jest trudnego w ogóle w szacowaniu szkód w uprawach rolnych, to jest to, że jest bardzo duża zmienność osobnicza na polu. One, rośliny są zróżnicowane pod względem czasami fazy rozwojowej, no, tych różnych czynników i te uprawy, one są generalnie bardzo dynamiczne, bo one się zmieniają z tygodnia na tydzień, czasami z dnia na dzień. I uchwycenie jak gdyby tego wszystkiego w procesie szacowania jest taką rzeczą, którą nabywa się przez doświadczenie w zasadzie. Kilka lat temu w tej okolicy też mieliśmy takie dosyć dla nas po prostu ciekawe gradobicie, może nie dla rolników, ale ci, którzy mieli ubezpieczenie, to mieli zapłacone za szkody. Natomiast 19 lipca przyszedł grad, który powodował szkody całkowite, totalne w uprawie rzepaku, pszenicy, kukurydzy. Kukurydza, która 19 lipca była na poziomie 2 metrów, była ścięta na wysokości 20 cm. Te pola były całkowicie jak gdyby zniszczone, tak? I też był taki ciekawy przypadek, że jeden z rolników, który miał około 20 hektarów, za uszkodzenie całkowite dostał około 100 tysięcy złotych, bo to koledzy mówili, którzy mu szacowali. Natomiast za kukurydzę 12 hektarów, która była zniszczona całkowicie, nie dostał ani złotówki. Dlaczego?
dlatego że nie miał ubezpieczonej tej kukurydzy od gradobicia. Bardzo często w poprzednich latach też mieliśmy takie sytuacje, że rolnicy pytali, no co ten grad może w tej kukurydzy zrobić. My na przykład już od wielu lat widzimy, że po pierwsze może zrobić uszkodzenie powierzchni liścia i wtedy co się liczy uszkodzoną powierzchnię asymilacyjną, przykłada się do fazy rozwojowej i mniej więcej wiemy, jaka będzie szkoda, którą potem jeszcze weryfikujemy przy ostatecznych oględzinach we wrześniu. Natomiast zdarzały się szkody całkowite w kukurydzy i no, jeżeli się nie ma tego ubezpieczenia, to nie ma odszkodowania, człowiek zostaje z niczym. A jak przeliczyliśmy wtedy, ubezpieczony hektar kosztował na poziomie 20-30 zł, tak? Więc za te 20-30 zł zabezpiecza sobie rolnik plon na poziomie 3-4 tysięcy złotych, gdzie w wypadku, jak jest uszkodzone 10 hektarów, no to jest 40 tysięcy, jak nie ma ubezpieczenia, zostaje z niczym. A tak zauważyłem jedną rzecz, że to ubezpieczenie w zasadzie nie docenia się przy szkodach takich jak gdyby mało znaczących, jakie szkoda 8, 10, 12%, przepraszam, jak pan sobie ma jakieś pole i ma pan ubezpieczenie i szkoda przyjdzie, czy pan będzie miał tą polisę czy nie, to szkodę 10% przeżyje pan nawet bez ubezpieczenia. Natomiast ubezpieczenie docenia się przy szkodach dużych, gdzie po prostu dużo można stracić. I tak jak widzieliśmy właśnie w tym powiecie tutaj średzkim, przy drugim zgłoszeniu wtedy 19 lipca w jednym gospodarstwie, no pamiętam do dzisiaj, że było uszkodzone 330 hektarów w 100% całkowicie i rolnik wtedy dostał odszkodowanie, z tego co pamiętam, 1 360 000 zł. No, niektórzy sąsiedzi nawet tam przed tym śmiali się z niego, że on ubezpiecza i gdyby nie ubezpieczał się, to by sobie przez 20 lat zebrał składkę, bo to po 5% i miałby na szkodę całkowitą. Natomiast to też nie jest prawda, bo jest duża dopłata z budżetu państwa i to potrzeba by było kilkadziesiąt lat, bez chyba ponad 50 lat, żeby uzbierać samemu na tą szkodę całkowitą. Natomiast wtedy po tym gradobiciu niewiele, ci rolnicy, którzy nie mieli tych polis, no przez kilka następnych lat dochodzili po prostu do swojej jakiejś rentowności. No, niektórzy byli zmuszeni sprzedać jakieś swoje nieruchomości. Ten poziom szkód może być bardzo różny, dlatego obchodzimy, objeżdżamy całe pola. No, jeżeli to jest pole 2 hektarów, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli jest pole, tak jak tutaj, 90 hektarów, no niestety trzeba przejść to pole wzdłuż i wszerz, bo bardzo często robimy, wyznaczamy takie strefy gradowe, tak? Że tutaj jest, potrafi być zróżnicowanie, że w jednej części pola jest 20%, w drugiej jest 35%. No trzeba to już nanieść na mapkę, rozdzielić sobie te strefy. Są również sytuacje, gdzie całe pole jest uszkodzone mniej więcej w równym stopniu, bo jeżeli ta szkoda jest, powiedzmy sobie, 47-52, to się już nie robi stref, tylko się to bierze do jednej średniej, do całego pola. Kilka lat temu mieliśmy takie zgłoszone pole, nie pamiętam czy z gradobicia, czy z przymrozku, które było, gdzie chowacz był na poziomie 50-70%, to pole było niechronione. I drugi raz nie pojechaliśmy już na to pole, bo to już nasze... To było spoza ryzyka ubezpieczonego, natomiast takie pole zachowuje się w ten sposób, że one w lipcu zaczyna bardzo nierówno dojrzewać, te rośliny uszkodzone przez chowacza, a może być to też zgnizna twardzikowa, prawda, gdy ten zabieg na płatka jest wykonany albo w złym terminie, albo nie takimi środkami, to pole po prostu zaczyna bieleć, łuszczyny się same bez gradu otwierają i robi się strata. To trudno mówić, w jakim stopniu ta strata się zrobi. Natomiast te choroby i szkodniki w rzepaku, który jest taką dosyć trudną rośliną, jeśli chodzi o uprawę, w tym sensie, że wymaganych jest wiele zabiegów ochronnych. Rzepak jest kosztochłonny. Uprawa rzepaku to uprawa wymagająca wiele uwagi oraz środków finansowych. On jest dużo kosztochłonny, dlatego nikt sobie nie pozwala, żeby nie ubezpieczać rzepaku. Nie świadczymy usług doradztwa, bo to też może być różnie spostrzegane. Natomiast często wymieniamy się doświadczeniami na polu, że na takiej glebie taka odmiana komuś tam wyszła i to jest innego typu informacja. No ważne, żeby widzieć to, co się na polu dzieje,
i czasami mówić wprost o tym, co może się stać, o jakichś czynnikach spoza nawet szkody, tak? To wtedy też rolnik inaczej patrzy na nas, że nie jesteśmy tylko od tego, żeby mu coś zakwalifikować czy nie zakwalifikować, tylko my tak naprawdę, odchodząc z punktu ubezpieczyciela, to jesteśmy zainteresowani tym rzepakiem, tak? Bo rolnik, kupując polisę, ma ochronę tego rzepaku i zależy nam, żeby ten rzepak dobrze plonował. Rzetelność, niezależność i taka transparentność, że tak naprawdę to nie mamy nic do ukrycia i w ogóle naszą rolą i też rolą ubezpieczalni jest budowanie wzajemnego zaufania. Bo to nie chodzi o to, żeby kogoś oszukać, tak? Czy rolnika, czy ubezpieczalnię, tylko chodzi o to, żeby tą szkodę wyszacować zgodnie z metodyką. Ja pamiętam kilka lat temu też przy likwidacji szkód brałem udział w Ukrainie, kiedy po jednym dniu ten dyrektor ukraiński powiedział: ja ci podpiszę papiery w ciemno. Ja mówię: ale przepraszam, protokołu w ciemno się nie podpisuje. On mówi: ja ci podpiszę w ciemno. Ja mówię: wie pan, ale jednak się protokołu nie podpisuje w ciemno. On mówi: dawaj białą kartkę papieru, ja ci to podpisuję w ciemno. Ja mówię: no ale znowu mówię, to się nie podpisuje w ciemno. On mówi: słuchaj, tutaj oszukasz mnie tylko raz. Ale dotarło to do mnie, znaczy wcześniej też o tym wiedziałem, ale to takie jest bardzo skrótowe powiedzenie tego, że w ogóle rolnika można oszukać tylko raz. W ogóle człowieka można oszukać tylko raz. Tak? Jeżeli się straci zaufanie, to jest po tym zaufaniu. A naszą rolą jest budowanie wzajemnego zaufania. Czasami pokazujemy, też były takie sytuacje, gdzie jakiś poszkodowany kłócił się w jakiejś uprawie o szkodę, której nie było, a nie widział szkodę w innej uprawie, która rzeczywiście nastąpiła. Jeżeli to mu się pokazało, też nabierał takiego zaufania, że właśnie to, co mówię, że nie chcemy go oszukać, tylko chcemy mu rzetelnie ocenić tą szkodę, a my też podlegamy i weryfikacji, i kontrolom, i rewizjom, dlatego też chcemy to robić w sposób naprawdę uczciwy, transparentny i przejrzysty. Na dziś to wszystko w tym odcinku, a w następnym udamy się zobaczyć szkodę w borówce amerykańskiej. Zapraszam. Szukaj nas na www.gospodarz.pl. We'll be right back.